Cześć! Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał. Kliknij dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia. Odwiedź też mojego D-Live'a, do którego link masz w opisie. Zafollowuj i daj upvota. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam w kolejnym odcinku mojej serii. Mojej i twojej. Czyli Droid Become Human. Dobra. Spoko. Dlaczego ty się witasz? Przecież na początku z tym witasz się w tym intrze. Nie widziałem jeszcze, czy te intro zrobię do tego odcinka. Bo ja zamierzam takie nowe intro wprowadzić, chyba od Detroit zacznę, nie? Że cześć, tutaj zasubskrybuj i tak dalej. Lajkacze i w ogóle. Kurczę, patrzcie, Android, który kurczę jest futbolistą, no ciekawe. Żeby poprzeczytywać jakieś rzeczy. O, tym bardziej ile interakcji mogę odwalić. No i gitara. Co ja mogę tak po prostu sobie przelatać po kanałach? Spoko. Albo i nie. League negotiations are still ongoing over the possibility of allowing one Android player per squad. Debate rages as to whether the change would lead to more exciting matches or be the first step in making human players obsolete. CyberLife has announced its willingness to participate in the experiment by providing one specialized model to every team. Now, Androids are already used to train players and provide tactical advice for coaches since 2035, but no Android player has been permitted to compete. So far. $25,000 jobs were lost from the U.S. economy in October, according to the Department of Labor, bringing the unemployment figure up to 37.3. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president again praised CyberLife's role in the exceptional performance of the U.S. economy. She further announced the Department of Defense will acquire 200,000 Android combat units as part of her increased military spending. Thank you.
Ale kurczę, ham. No, no ham. Nie pokazali. Dobra, to nie wiem. Czy to jest naprawdę? To jest po prostu Safe Space Tube, moi drodzy. Safe Space Tube. Kurczę, nie można pokazać gówna. Nie, 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 panie, nie, nie, nie można. Bo naruszyłby kogoś jakąś bezpieczną przestrzeń czy coś. Nie, 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 trzeba. Nie można pokazywać takich rzeczy, nie, nie, nie. A ja będę pokazywał i wyjebane. Dlatego wolę D-Live'a. Chociaż mnie tam osób nie widzi. To dzięki no. Mnie osób to widzi, nie? Tam mam ale 100 followersów, tylko 3 filmiki, czy tam. No 3 filmiki, jeden live na razie, nie? No. I tak jest zajebiście. Naprawdę zapraszam na D-Live'a, link w opisie oczywiście. Bo tam jest o wiele lepiej, bo mogę. Nie muszę się bać jakieś tam prawa autorskie, mogę filmowe gry pokazywać, a nie jak Lego Ninjago myślałem tak to ciąć, że masakra, żeby kurczę. Żeby ostatni odcinek pokazać, naprawdę musiałem się nieźle napłocić. In Wonderland. Of course. Fajnie przeszło przez tą książkę. What is this? Ha, chuj, ci nie pokażemy. To jest spoko. Weźmy wietrzmy trochę. Ale kurczę, patrzcie jaka ta dzielnica jest. Po prostu szara. Zostało nam tylko z niej pogadać. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. O, już mi ufa, nie? Name Kara? You're very quiet. Będzie może o tym, co? I hope I don't scare you. To bardziej zbliża, myślę, nie? No wszystko, ją zapytamy wszystko, nie? Właśnie. Where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Niech zgadnę placki, co? Wylubione. Will she be home soon? No nie żyje pewnie. Czemu tak ucieka, no? Co, nie umie mówić, czy co, nie mowa jakaś jebana? Dobra. Pokaż mi, kotku, co masz w środku. Będą tam takie rzeczy magiczne, że ja pierdzielę pewnie, co? O. Czterolistna koniczyna. Jest i matka nawet. Nie ma sensu tak się przyglądać tych zdjęć. Rodziny wszystkie wyglądają tak samo. Tylko, że ryje się zmieniają. Czy to Kratos jakiś, kurczę, z jakimś, nie wiem, kablem w głowie? Aha, to... To Kara, to my. On ją zdestroyerował. Zniszczył nas, tak? Uszkodził, kurczę. Ale wkurwienie widać, nie? Jak czerwona, to już wkurwiona. Fajnie. Dopiero ja na tym babie znalazłem, na tym chłopiec, co go tam wziął w niej i tam powycierał, kurczę, podłogę nim wtedy w poprzednim odcinku, to kurczę tego nie zauważyłem. Dopiero teraz, jak to zauważyłem, że emocje,
To dziwne też, że roboty mają emocje. No, dobra. What are you doing? I'm playing. You're playing? I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Huh? Fucking loser? Can't get a job? Take care of his family? Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! Say it! You hate me! Pojebany. Kurczę, I'm sorry, honey. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Nawet nie dziwne, czemu żony nie ma. Gdzie baba podziała się, już wiemy chyba, nie? Dobra, secrets. Jakiś mamy total point, po chuj to? Nie wiem. No spoko. Te takie ścieżki, te takie ścieżki, okej. Okay. Ale ładnie, ładnie to zrobiliśmy. Kurczę, samochody są beznadziejne. Beznadziejnie wyglądają. Aha, i teraz tym gościem będziemy. Właśnie czemu nie ma czarnoskórego takiego? Przecież to jest taki trochę, nie? Taki mulat bardziej w sumie. Mulat? Nie, on biały jest po prostu. Wielutki chłopak. Taką karnację ciemniejszą ma, nie? Nie ma. Ja bym chciał czarnoskórego, szczerze. Druida fajnie by było. Też chuj wie, on jakiś taki nie wiadomo jaki jest, tak szczerze. Był odcień skóry tego naszego bohatera. No popatrzcie, nie? Jakby taki trochę opalony, nie? Co my odjebaliśmy? O pierdziele, tu też... Z jaj. Czyli tak teraz wygląda mienie w tym świecie. Wasz zwierzę nakręca się na korbkę. Doskonale, mój przyjacielu. Kurczę, tutaj ładnie domek wygląda. Złote kurcze kozy. Tak już, przyszłość. Czy naprawdę wszystko aż tak będzie w przyszłości technologią? No nie. Wake up. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth.
Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Dobra. Silny kurczę ten android, co? Fajny ten kotek miał ząbki, nie? Takie szczególnie kły fajne. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Fajne to. To jest fajne. Any news from Leo? Jakimś ja tutaj już w filmie to widziałem, tak szczerze. No, Carl. I can call him if you like. No. No, I don't bother. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. A do tyłu, kurczę, można na wstecznym jechać nawet, spoko. Zajebista kuchnia. To co, on ma tu już wszystko przygotowane? Serio? Serio, jeszcze telewizja w ogóle istnieje? Myślę, że już to Steamit YouTube zniszczył. No bardziej Steamit, bo YouTube już nie będzie YouTube ani długo. Hihihi. Sure. Okay, Carl. Before things get out of control.
television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Jest to wiele więcej nasza cywilizacja, tak szczerze, niż 5000. To są takie szachy, nie? Fancy game of chess? Sure, yeah. Speed chess. Speed chess it is. Ja w sumie jestem mistrzem szachu, bo mogę jednym ruchem zwalić konia, jednym ruchem to jest mistrzostwo szachu. Oh. That was just a little bit too easy. Are your circuits rusty, or you're just taking pity on an old man? Neither. Oczywiście, że skłamie. Play better. Never throw a match, Marcus. If you can win, win. That's what got humanity where it is today. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio.